Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wybierz wzory związków jonowych zbudowanych z jonów o konfiguracji elektronowej argonu. Dobra, przejdźmy sobie przede wszystkim do argonu i zobaczmy, jaką on ma tutaj liczbę atomową. 18. I tak właściwie nie musimy zapisywać konfiguracji elektronowej argonu, ale obawiam się, że bez tego nie uznają Wam zadania. Więc zapiszmy ją sobie, ale to tylko jest taki pis na wodę. Dlaczego? Bo skupiamy się na tym. Jest 18 elektronów. Zaczynamy od NaCl. Jakie my tu będziemy mieć jony? Otóż sód leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli jego wartościowość wynosi 1. Chlor w chlorkach ma wartościowość równą 1, ponieważ jest to z kwasu HCl, a kwas HCl ma w sobie 1 atom wodoru. Pyk. Czyli to będzie Na plus plus Cl minus. Przechodzimy sobie do układu okresowego i patrzymy, ile Na ma tutaj. Ma 11, a my tutaj mamy plus. To znaczy, że został zabrany jeden minus. Będzie tutaj 10 elektronów. Ma być 18. Odpada. Robimy sobie KCl. Potas leży w pierwszej grupie. Wartościowość 1. Chlor w chlorkach wartościowość 1. I mamy tutaj K plus plus Cl minus. Potas ma tutaj 19. I tak jak mówiłam wcześniej, my tutaj zabieramy jeden elektron, dlatego powstaje nam jon dodatni. 19 odjąć 1 to 18. A co z chlorem? Chlor ma 17. To oznacza, że jest na minusie, czyli ma o jeden elektron więcej. 17 dodać tym razem 1 to 18, czyli jest to pierwszy związek. No to teraz Ca, Cl2. Wapń leży w drugiej grupie, stała wartościowość wynosząca 2, zresztą widzimy tu chlor 1. I mamy tak, Ca zgodnie z wartościowością 2+, patrzymy sobie na wapń, który ma tutaj 20. 2+, oznacza, że zostały mu zabrane 2 elektrony, stąd mamy więcej protonów. 20 odjąć 2 to 18, a ten chlor przyjął 2 elektrony. Ok, 2 elektrony, które zostały podzielone na 2 chlory, czyli każdy jeden chlor przyjął po jednym elektronie. 17 dodać 1 to 18. Każdy kolejny związek sprawdzacie sobie dokładnie tak samo. K2O nie wyjdzie, MgCl2 nie wyjdzie, MgO nie wyjdzie, CaF2 nie wyjdzie, ale SCCl3 wyjdzie. Czyli dopisujecie sobie jeszcze to. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.